Teraz tłumaczę, jak wprowadzić. Proces jest bardzo prosty. I tutaj nawet odpowiadam na pytanie, że to zostało jeszcze nie sprawdzone. Najpierw nam jest potrzebna aplikacja. Za pomocą tej aplikacji my się będziemy mogli już jednoczyć za wspólnym interesem, tworzyć inicjatywy, zbierać za nimi poparcie. I to jest coś, co możemy zrobić już. Nawet w tym roku. Tylko musielibyśmy mieć finansowanie i programistów, którzy to szybko zakodują, żeby to mogło. No i tak jest. Pewnie by to raczkowało początkowo, bo też trzeba byłoby to porządnie e, przeprowadzić, porządne testy, żeby potem nikt nie wyciągnął, że to coś tam nie działa i tak dalej. Więc no, pewnie by to zajęło, myślę, rok do dwóch i byśmy mieli tą aplikację gotową. I to jest ten etap, gdzie byśmy my mogli ją przetestować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ludzie by się mogli przekonać, jak ta aplikacja, aplikacja działa, czy chcą w taki sposób funkcjonować, żeby mogli mieć tą możliwość tworzenia własnych inicjatyw i zbierania za nimi poparcia społecznego. I teraz tłumaczę od razu. Po pierwsze, tworzymy za pomocą aplikacji, my sami możemy stworzyć pakiet reform, które my, obywatele, oczekujemy, że zostaną wprowadzone. I albo ten system się wywróci, bo ja obstawiam, że ten system się wywróci aktualny, a mamy taką sytuację, patrząc realnie, że no, społeczeństwo musi dostać buta, musi ich, ludzi musi zaboleć, żeby zechcieli tej zmiany, bo w tym procesem takim ewolucyjnym, no to mogłoby to zająć dłuższy czas. Natomiast jestem przekonany, że ten aktualny system tak da popalić ludziom niebawem, że ta presja będzie ogromna, żeby pogonić tamtych, ale my za ten czas jesteśmy w stanie przygotować, że nie będzie znowu chaosu, w którym służby są mistrzami do rzeźbienia, bo jak przyjdzie chaos, to oni sobie tak wymytlają sytuację, że i tak po tym chaosie będzie tak, jak oni by chcieli, żeby było, żeby dalej mogli kontrolować sytuację. My za ten czas możemy się przygotować, przygotować sobie te reformy, nawet możemy przygotować projekt nowej polskiej konstytucji za pomocą tej aplikacji. I w momencie, jak przyjdzie ten chaos, który może się wydarzyć za rok, za dwa, może nawet za parę miesięcy, i nie będziemy gotowi, bo przez takich ludzi jak pan, to właśnie te różne działania, które mogłyby coś faktycznie zmienić i dać ludziom narzędzia do tego, to są blokowane już od kilku lat. Więc tutaj pan będzie do winienia. Natomiast jeżeli sytuacja się nie. Nie mocno skomplikuje w najbliższym czasie i bylibyśmy w stanie stworzyć tą aplikację i przygotować i w ten sposób tworzyć te inicjatywy, te projekty reform, nawet projekt nowej konstytucji. To teraz zobaczcie państwo, że gdybyśmy mieli taką aplikację, gdzie obywatele się sami organizują, tworzą te inicjatywy, to nawet jeżeli to nie byłoby uznane przez posłów, przez, przez, przez Sejm, że to jest prawilna aplikacja, system operacyjny polski, nawet gdyby to nie było uznane oficjalnie. To ci posłowie, którzy aktualnie są w Sejmie, może nie wszyscy na początku, ale tych 20, tych 50, oni zaczną współpracować z obywatelami za pomocą tej aplikacji. I wtedy, na przykład, jako, nie wiem, jakbym miał możliwość bycia architektem tej aplikacji, żeby dopilnować, żeby ona była zrobiona porządnie, to ja bym sam agitował tych posłów na zasadzie, panowie, zrobię, zrobimy wam tu profil poselski. Manualnie wam wprowadzimy te uprawnienia poselskie, które powinny funkcjonować w takim systemie już końcowym, i będziecie w ten sposób mogli współpracować z obywatelami. I w ten sposób ci początkowi, pierwsi posłowie, którzy by w to weszli, oni zyskują ogromnie. I ci inni posłowie by to zobaczyli, że ich tutaj ktoś wyprzedza, ktoś traci. I oni by się też zaczynali przełamywać, też by zaczynali funkcjonować w ten sposób. Więc naturalną koleją rzeczy byłoby to, że ci posłowie, naginając się do współpracy z obywatelami, powodowaliby, że kolejni posłowie by do tego przychodzili, bo nie chcieliby zostać ograni przez tych pozostałych posłów. I oprócz tego, że ci posłowie, którzy aktualnie funkcjonują, jakby oni zobaczyli, że w ramach tej aplikacji możemy sobie zrobić prawy wybory, gdzie oni mogą wystartować, nie licząc na łaskę prezesa partii, a tam wielu tych polityków, nawet jak oni są na tym krótkim sznurku prezesa partii, to oni tego prezesa nie szczerze, bo oni wiedzą od kogo są zależni. I jak oni zobaczą, że za pomocą aplikacji możemy sobie zrobić prawy wybory, i jeżeli oni będą uczciwie współpracować z obywatelami, to oni nie będą się musieli prostytuować w imię partii, tylko zaczną współpracować z obywatelami. I nie będziemy musieli nawet wprowadzać tych. 400 posłów swoich, żeby zmienić to wszystko, tylko my zmienimy sposób funkcjonowania tych obecnych posłów. Wiadomo, nie wszystkich, bo część tam jest zadaniowana albo ma takie są kwity na nich, że oni po prostu dostaną, pogroźni się im palce i powiedzą: "No, nu, no, no, nie wolno, nie wolno, nie się wolno, tam włazić, ale nie wszyscy są na, nie wszyscy mają, no nie na wszystkich są kwity. I część posłów zacznie z tego korzystać. Oprócz tego, tak jak Bogdan proponuje, on buduje struktury i on. Będzie wybierał, znaczy będzie wybierał, no będzie się tworzy, będą się tworzyć te struktury, które oddolnie spowodują wyłonienie tych najbardziej wartościowych ludzi, tych autorytetów, ludzi, którzy coś za sobą wnoszą. I ludzie sobie wybiorą spośród tych ludzi, najlepszych spośród siebie. I oni trafią na te listy, i oni wystarczą też w tych prawyborach w ramach tej aplikacji. I to jest takie proste. I my to możemy albo osiągnąć, jeżeli będzie taki kryzys. Bardzo szybko, tylko musimy mieć tą aplikację, żeby mieć, żeby ten chaos nie został tak zamytlany, żeby się i tak skończyło na tym, że zostaje po staremu, tylko się dużo pozmienia. A droga ewolucyjna, którą proponuje Bogdan, którą mówił, że może zająć dwa lata. No, bo jeżeli popatrzymy na to, tak stricte ewolucyjnie. No, no tak, no bo Osiem. jeżeli byśmy patrzyli, że nie robimy tego tak, jak ja tłumaczę, a i tak chcemy to tak zrobić, więc to i tak powinno przyspieszyć mocno sprawę. To lepiej, ale trzeba mieć plan B. Tak, ale twój plan B jest taki, że ty budujesz, bo to patrzysz, to to ty możesz zrobić jako ty, tak. wiesz, jako twoja organizacja. Nie na zasadzie, że no, ja patrzę, jak zmienić system, a ty patrzysz, jak zbudować organizację, która zmieni system. Tak I, jest. I w tym momencie ty, budując taką organizację. Y, 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 Patrząc na to, że trzeba wprowadzić iluś posłów, bo nie liczysz, na przykład, ty nie liczysz na to, że posłowie inni się ugną i zaczną z nami współpracować. I ty musisz no. według Twojego konceptu wprowadzić swoich ludzi i ci ludzie zaczną funkcjonować z nami i wtedy to się zacznie tak. rozchodzić tak. i w I następnych wyborach większa siła rożenia, będzie większa siła rażenia bo to w mediach to, i tak dalej. Tak. I to, a przy drugich wyborach, jak już ludzie zobaczą, że to jest dobre i tam ci zaczną tak. robić to, co ja tłumaczyłem to wcześniej. To że... większość. Tak, to wtedy będziesz już miał tak, ta, taką dużą siłę, że to tak. już musi, za drugim razem to już wejdzie. Tak I, teraz łącz, I to jest Twój sposób. I to zajmie 8 lat. Ja tłumaczę, że to może potrwać dużo, dużo, dużo szybciej. I teraz nawet patrząc na to, co Pani Zięba obiecuje ludziom, że nawet w tym roku, no to to jest guzik prawda, bo mamy kwiecień. Jak on by nawet, jeszcze tej piętnastki nie zebrał, tak jak on by nawet zebrał tą piętnastkę, w przyszłym tygodniu i złożył ten projekt, tej całej inicjatywy. No to ma trzy miesiące, ma oczekiwania na to, żeby tam klepnął to marszałek Sejmu, a potem ma trzy miesiące na zebranie podpisów. No to już mamy październik. No i potem to gdzieś wjedzie do Sejmu, i to pytanie ile to będzie leżeć w, tym, w tej zamrażarce, zanim pan Zięba uruchomi ten CNN, bo on tam CNN ściągnie. I tylko też, panie Zięba, ja panu podpowiadam, że wszystkie, Media światowe należą do w sumie sześciu korporacji, więc ten CNN też jest w kieszeni tych ludzi, którzy nas cię mierzą. Więc zejdź pan na ziemię, nie podaj ludziom bajek, że CNN się tym zajmie, bo cały świat się nagle zainteresuje tym, co my robimy. Ale nie słyszałem tego o CNN, nie? To ja, ja mam, mam to kilka wypowiedzi. No bo pan Ziemba bazuje na tym, że 10 milionów ludzi to podpisze, zrobimy taki, takie larum, że CNN. Właśnie, co z edukacją reszty Polaków? Wie? No bo ja, słuchajcie, ja powiem szczerze, ja uważam, że doprowadzenie do referendum jest na szkodę naszą w tym momencie. Teraz tak, znaczy wiesz, no pan no. Zimba, jak skoro on liczy na to takie wielkie ruszenie, potrzebuje jeszcze jakieś gwiazdy rozpoznawane na całym świecie, no nie wiem, może Adam Małysz, no papież Jan Paweł II już nie żyje, więc raczej ciężko do tego do tej piętnastki powołać. Kogo jeszcze by mogli wziąć? Lech jest taki... Wałęsa nie by chciał. No ale nie, no ale wiesz, no Lech Wałęsa też jest międzynarodowo znany. No wiesz, mamy osobistości, tak jak pan Zięba tutaj się połował na pana Kluskę czy na pana Cejrowskiego, no to są dla nas autorytety. To są ludzie, których my szanujemy jako Polacy, no ale to nie są osoby znane międzynarodowo. Tak samo ja się zastanawiam, O no międzynarodowo w ogóle, bo nie rozumiem. No bo tu chodziło o to, żeby właśnie zrobić międzynarodowy takie zamieszanie, żeby te światowe aj. media się zainteresowały, co tu Polacy robią, bo to jest jedyny warunek, żeby to przeszło. Że trzeba zrobić takie, takie, takie zamieszanie wokół tego na arenie międzynarodowej, żeby politycy nie mogli tego wrócić do zamrażarki. Bo no bo według prawa tak naprawdę to skończy w zamrażarce jest po temacie. Ale no, jeżeli ja, ja, Widzicie, ja nie oglądam po prostu i nie wiem. Musimy Danię tutaj doedukować. Mam tego sporo, mam tego sporo pokatalogowane, więc, no ale w dużej mierze to się sprowadza do tego, że musi być wielka presja społeczna, musi być wielka presja medialna, bo tam jest to, że pan Zięba mówi, że no i teraz potem wyjdzie taki Tusk i powie, że on się nie zgadza, a cały świat patrzy, cały świat patrzy. Hmm. Dobra, Dobra no to prosto... dalej, bo to Bajki, kurde, przepraszam, no, po prostu bajki, opowiadanie bajek ludziom. Jedźmy dalej. Więc mam nadzieję, że pan już, panie Ziemba, już, jak nie, to zalecam, cofnąć się te parę minut i się tak wbić porządnie. A to, bo, bo to od było od na temat, jak to zrobić. Żeby jak to, zrobi. to, tak. jak to, to zrobić? tak. Bo to, bo to, jak to zrobić, to od paru miesięcy pan Ziemba leci w kółko. I więc, panie Ziemba, proszę się przewinąć, żeby panu to zdofeszło, uszami to są pięć głosy, minut włosy, tak, żeby pan zrozumiał, jak to zamierzamy zrobić. I nie będzie to trwało 8 lat, będzie to trwało dużo szybciej. Są na to różne sposoby, i wszystko zależy od tego, jakie będą uwarunkowania zewnętrzne, czyli te po prostu, co się będzie działo wokół nas, jak będzie można to prze, przeforsować, żeby to tak wprowadzić. Natomiast ta droga, jeżeli jest, zostanie rozpoczęta, nie da no jedynie no to musiałoby nas wtedy faktycznie służby już rozstrzelać, żeby, żeby to zablokować. Ale jeżeli to zostanie dobrze zapoczątkowane, nie będzie to kontrolowane przez. Zadaniowców od początku będzie to zrobione uczciwie i porządnie, to to jest nie do zatrzymania. I oprócz tego, że my to zrobimy, chcemy, to ja to chcę zrobić w Polsce, żeby to funkcjonowało dla nas, my to narzędzie udostępnimy wszystkim innym państwom, żeby obywatele innych państw, wszyscy antysystemowcy mogli też z tego skorzystać i robić ten sam porządek, co my chcemy zrobić u siebie, mogli zrobić w swoich państwach. Bo jeżeli my nawet mielibyśmy taką aplikację, najpiękniejszy, najcudowniejszy system ustrój w Polsce, to Polska to jest za mało, żeby zatrzymać te zmiany, które są na świecie w tym momencie. I to jest wiek, też wielka różnica pomiędzy tym, co ja proponuję z demokracją pryncypialną, a tym, co proponuje Pan Ziemba. Bo jak to, się, jak to wpłynie na nas? Nawet jakby tak było, jak pan ziemba obiecuje, że będzie. To nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego, co się globalnie dzieje w, w tym momencie tym, co, co, jak jest świat przemodelowywany, żeby to zatrzymać. My sami tego nie zrobimy. A jeżeli nawet byśmy, gdyby to właśnie co pan Ziemba obiecuje było realne i dało się to tak zrobić, to oni nas tutaj gruzem zasypią i będzie po wszystkim. No. Żeby zmienić to co się dzieje, to musi pójść szeroki ruch społeczny we wszystkich państwach naraz. I to to właśnie umożliwi ta aplikacja. Więc wtedy tą aplikację udostępnimy wszystkim za darmo, żeby po prostu mogli z niej skorzystać i obywatele innych państw zrobią porządek też u siebie.